Będzie pojadę. A trochę kiedy będzie? A no, to znowu teraz ja jestem winny, bo przytrzymałem. Dobra, kurczę. Dobry, czy my możemy z panią chwilę? Pani odnieść do tego artykułu, który pojawił się we Wspólnocie dzisiaj. To ja już tutaj z panem rozmawiałam, z panem redaktorem. Bo tak naprawdę to przede wszystkim po to tam na dole się spotkaliśmy, no bo no chcielibyśmy usłyszeć, co pani na to, co pani na to, jako szefowa na ten teren. Sytuacja jest trudna i jest przykra, że coś takiego się wydarzyło, miało miejsce. Dobrze, że zostało to ujawnione, to mamy możliwość przeciwdziałać ewentualnym jakby kolejnym takim sytuacjom. Czynności prowadzone przez tego lekarza teraz są kontrolowane. Prowadzimy kontrole w gospodarstwach, w których była pobierana krew. Prowadzimy też kontrole w gospodarstwach wszystkich, w których inni lekarze również pobierali próby. Sprawdzamy, jak te czynności były prowadzone. Bo na przykład przy wykrywaniu, jak było, chodziło o potwierdzenie tego ogniska ASF-u, nie? No to jeszcze jacy lekarze jeździli oprócz tego? Różni lekarze pobierali krew. Bochowej Górze kto pobierał? Różni lekarze pobierali krew przy podejrzeniach. Nie tylko wspomniany lekarz. A mogłaby pan jeszcze coś dwóch wymienić? No to pobierał dr Czarnacki, pobierał, tak, w kolanie, pobierał dr Czarnacki krew. Pobierał również w Dawidach próbki dr Adam Wróblewski. Także też pobierali ci lekarze. Tutaj nie możemy dopatrywać się, bo przy każdym pobieraniu krwi, przy podejrzeniu, był gospodarz. Gdyby ten gospodarz, że tak powiem, miał coś do zarzucenia na to pobieranie krwi, no to powinien mi zgłosić, bo ten gospodarz widzi za każdym razem, jak jest pobierana krew, od ilu sztuk, gdzie jest obecny, wkładana, gdzie jest wieziona. Tak? Gdzie jest wkładana, gdzie jest wieziona. No przecież żaden gospodarz nie monitoruje. Nie. Gospodarz jest tylko przy pobieraniu tutaj, i przy włożeniu do samochodu. Ale widzi, co się dzieje w chlewni. Każdy gospodarz widzi, co się dzieje w chlewni i że tak powiem, no też odpowiada za to, co się dzieje. No ja nie uważam, żeby tutaj było coś robione no, bez zgody, tak, jakiegoś gospodarza. No, każdy widzi, co się dzieje w jego chlewni i przy podejrzeniach jestem przekonana, że wszystko było zrobione tak, jak należy, bo mówię, każdy gospodarz widział i wiedząc o tym, jakie są konsekwencje, co może się dalej dziać z jego zwierzętami po tym pobieraniu, nie pozwoliłby na taką sytuację i na pewno by do mnie to zgłosił wcześniej. Także ja tutaj nie mam, że tak powiem, obaw o pobieranie krwi przy podejrzeniach, tak? Tutaj ta sytuacja z opisanym lekarzem jest przykra. Dobrze, że się, że tak powiem, ujawniła, to możemy takim zachowaniom przeciwdziałać. Lekarz został odsunięty od czynności urzędowych. Nie będzie już wykonywał czynności urzędowych. Tyle mogę powiedzieć.